Cześć, siemanko, z tej strony Sixby i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry Ski Jumping 2023. W dzisiejszym odcinku rozegramy sobie ostatnie konkursy w sezonie. Będą to konkursy w Lillehammer, Oslo, Lillehammer znowu, Trondheim, Vikersund i Predazzo i Planicy. W ramach Row Air będzie tutaj 6 konkursów. A teraz zaczniemy od przygotowania do Row Air właśnie w Lillehammer K90 w pucharze kontynentalnym. I zobaczymy, jak nam wyjdzie. Mamy wiatr w plecy, więc nie powinien to być jakiś mega daleki skok, ale postaram się zrobić, chociaż to jest o kwalifikacje, czyli dla nas naprawdę trening. No jest to bardzo spóźniony skok, mamy spóźnione lądowanie pierwsze. Od razu z pierwszego miejsca, aby sobie nic nie zrobić. Ciekawe, czy będziemy w konkursie. Może być ciekawie, raczej nie. No tak, 54 miejsce, nie daje to nam kwalifikacji. Oby nie było jakiejś kontuzji dużo. Zaraz się okaże. 22 kontuzji, ok, dobra, to nic nie szkodzi. Bo tyle to pomijamy sobie Lillehammer K90 i zaczynamy Oslo. K120 Row Air. Główna wygrana 2000 monet, doświadczenia plus 30 można zyskać. I wymagane minimum 50% zaufania trenera. Nie wiem czemu znowu pierwsi skaczemy. 88% odbicia z belki. Dobre wyjście z progu, ale to są tylko kwalifikacje. No i przyzwoity skok, zapytka. Nie ma się tu do czego doczekać. No, oprócz tego lądowania, oczywiście nie umiem lądować w tej grze. 5 metrów za punktem K, 125 metrów. Wiatr troszeczkę z przodu jednak był. 26 miejsce. Nie byłbym nic przeciwko, jeżeli by tak było w konkursie. Lepsze odbicie z belki. Troszeczkę spóźniony skok. Będzie miał duży wpływ na odległość. Nie możemy nie być w drugiej serii. Aczkolwiek nie wiem, czy nie było wiatru z tyłu. Nie, tylko 1,8 mamy odjęte. Więc mały wiatr i jesteśmy w drugiej serii. Ledwo, ledwo. Bo raptem o 0,7 punktu. Na 30 miejscu. I będziemy walczyć o to, żeby poprawić rezultat uzyskany w pierwszej serii. Brak równowagi z korygulot. Nie wiem czemu, ale mamy nowy rekord skoczni. Zajmujemy 30 miejsce za noty, też. Drugi konkurs w Oslo. Mam nadzieję, że teraz nam pójdzie trochę lepiej. Wiatr pod narty w kwalifikacjach. Już nie skaczemy pierwsi, tylko mamy jakiś tam numer startowy, 43. Trochę za wcześnie, wybicie. Przyzwoity skok. Fajnie jakby było więcej metrów, ale no niestety czasami się nie da. 28 miejsce, na razie by było ok. Teraz wiatr z tyłu mamy, czyli będzie ciężko odlecieć. Spóźniony trochę skok i nie będzie nas w drugiej serii niestety, gdyż wiatr nie pomógł.
takim lądowaniem ja mam nawet co szukać drugiej serii. Teraz jest czwarte miejsce dopiero. Dzisiaj ewidentnie forma bardzo słaba. W poprzednich dwóch odcinkach dużo lepiej nam szło. I spadło nam trochę zaufanie trenera do 85%. Niedobrze. Skocznia Lillehammer, wiatr pod narty. Będziemy próbować skakać jak najdalej. To są tylko kwalifikacje, więc niewiele to nam daje. 127 km. Dobry skok, myślę, że spokojnie na drugą serię wystarczy w konkursie. To zobaczymy wyniki. Dopiero 32 miejsce, o to nie wystarczyłby jednak. I znowu wiatr w plecy w pierwszej serii, ale idealne odbicie z belki. Zobaczymy, jak będzie wybicie z progu. Spóźniony skok o metr i nie odlecę wcale, ale jakimś cudem telemark wyszedł. No ewidentnie dzisiaj bardzo słabe skoki. A wiatr w tym nie pomaga. Nie mamy w konkursie już. Słaby występ w tych dwóch konkursach, trzech konkursach naprawdę. Ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej, bo nie mogę teraz sobie pozwolić już na znaczną stratę procent zaufania. Trondheim. I żeby wystartować w lotach, no to muszę mieć ileś tego zaufania trenera. Idealne odbicie z belki. Dwa metry, 2,5 metra za wcześnie wybiłem się. Czemu tak? Nie jestem w stanie wyjaśnić. Ale poleciałem dosyć daleko. Myślę, że spokojnie kwalifikacja będzie. Drugą serię już tam mógłbym polemizować, ale no właśnie. Kwalifikacja na spokojnie, druga seria raczej nie. Przy tamtym skoku. Znowu idealne odbicie z belki. Dobre wyjście z progu. Będzie to daleki skok. Bardzo daleki skok. 137,5 metra. Ten skok powinien mi dać ewidentnie drugą serię. Nawet myślę, że tak w drugiej dziesiątce. Tak jest, 19 miejsce. Pod koniec, ale w drugiej dziesiątce. Prawie idealne, no. Trochę zabrakło odbicia z belki w procentach. Pół metra za wcześnie, ale daleko będzie. To też daleki lot. Skok. A jest to 164,5 metra, czyli dobry skok. Na razie jestem pierwszy, czyli utrzymam swoją lokatę i utrzymałem, tak jest. Dostaliśmy 5% zaufania to od trenera. I zaczynamy ostatnie 3 skocznie, na których będziemy skakać. Zaczynamy skakać na 3 ostatnich skoczniach w tym sezonie. Pierwszą z nich jest Vikersund i są to loty narciarskie. Wiatr pod narty wieje. Troszeczkę spóźniony skok. Nie udało się tyle narty wyrównować, ale próbowałem. Dobrze, że w ogóle ustał. 194 metry. Nie jest to zła odległość. Powinna dać kwalifikację. No dała kwalifikację, aczkolwiek bardzo słaby wynik. Z takim wynikiem nie dostanę się do drugiej serii. Jeśli dostał, to muszę skoczyć 183 metry teraz.
Metr za wcześnie. Na pewno lepszy od spóźnienia z progu. Mamy na górę do przeszkodki 212 metra. Bardzo fajnie zobaczyć taki skok. Bardzo przyjemny. No oczywiście noty bardzo słabe, no bo lądowanie takie sobie. I 16 miejsce to jest bardzo dobry wynik na półmetku rywalizacji. Ale nagle wiatr się zmienia i wieje z plecy. Prawie metr za wcześnie się odbiłem, ale próbuję lecieć daleko. No, fajnie by było zobaczyć 20 chociaż. Zaraz zobaczymy, bo dosyć duża rekompensata za wiatr. I utrzymałem 16 miejsce. Kolejne plus, pieniądze dodatkowe dla nas i plus zaufanie trenera. Tutaj sobie zwiększymy lądowanie o 0,2 punktu, czyli już mamy o 1 punkt, czyli o 2 noty tak jakby do góry. Dwa razy po pół punktu. Drugi konkurs w Vikersund. Odbicie z belki w miarę. W ogóle zaraz zobaczymy. Troszeczkę spóźniony skok. Ale myślę, że powinienem się zakwalifikować bez problemu. To jeszcze jaki to jest telemarkę 216 metrów. Znakomity skok z mojej strony. Pierwsze miejsce oczywiście. To jest 15 miejsce po kwalifikacjach. Dalej dobre warunki są w pierwszej serii zawodów. 92% to jest dosyć słabo. Jedno odbicie z belki. Wojt, bardzo spóźniłem. Nie będzie mnie w drugiej serii, niestety. Aczkolwiek leci daleko i tak. Znowu wylądowałem telemarkiem, ale to jest zbyt mało, żeby być co. To zakończyło się do drugiej serii. I tak zbyt słabe noty dostanę i zbyt mała odległość. Tak jest, 38 miejsce dopiero. Niestety, około 10 punktów mi zabrakło. A teraz będziemy mieli dwa konkursy przerwy odlotów. Konkursy w Predaco, CAT 120, w konkursie, w Pucharze Kontynentalnym, który po tych dwóch konkursach się zakończy. Idealne odbicie z belki. Za wczesne wybicie z progu, ale leci dosyć chyba daleko. Tak jest, 130 metrów na rekord skoczni. Kwalifikacje przyzwoite, naprawdę. Powinienem być w drugiej dziesiątce, a nawet w pierwszej dziesiątce, na pierwszych trzech miejscach jestem. Gdybym to wylądował telemarkiem, możliwe, żebym był i nawet pierwszy. Odbicia z belki. Nie ma tragedii, mogło być lepiej. Oj, za wczesne wyjście z progu, niestety. A wiatr mi nie pomaga i to jest słaby skok. Aczkolwiek powinien dać spokojnie kwalifikację do drugiej serii, bo to jest puchar kontynentalny. Ósme miejsce, nawet to jest bardzo dobry wynik w sumie. Jeżeli tak skoczyłem, no to naprawdę. Wcześniej były bardzo słabe warunki. Dobre odbicie z belki, idealne nawet. Metr za wcześnie się wybiłem. Czemu tak się spóźniło lądowanie? Czemu tak mnie nagle skręciło? Nie wiem właśnie. Pociągnęło mi skoczka.
możliwe, że to po prostu przypadkowo dotknąłem gałki, ale no, tak nie powinno się stać. I 39 kontuzji, czyli w tym momencie zakończyliśmy sezon. Nie, jednak nie, bo jeszcze mamy jedne zawody w Planicy. Nie przeliczyłem tego, ale to już są ostatnie zawody w Planicy. Ostatnie zawody tego sezonu w Planicy. No i tylko będziemy mieli tak naprawdę jedną szansę, żeby się zakwalifikować. I jedną szansę, żeby zająć jak najlepsze miejsce. Troszeczkę spóźniony ten skok. Ale powinien być dobry skok. Bardzo dobry. 213 metrów. Dwudzieste pierwsze miejsce po kwalifikacjach. Idealne odbicie z belki. Idealne wyjście z progu. To może być bardzo daleki lot. 220 km. Nowy rekord skoczni. Jeszcze dalej niż w poprzednim skoku. Idealne wyjście z progu. Na początku mnie pomajtało, ale później był idealny lot. Trochę krzywe lądowanie, ale nie szkodzi. Ale jakie odjęcie, 23,2 było. 17 miejsce. I teraz przed nami ostatni skok w tym sezonie. Idealne odbicie z belki. Spóźnione odbicie z progu, ale lecę i tak wysoko. Do końca chyba nie poleciałem, ale jest to dobry skok. Tak. 198,5 metra, 1,5 metra do punktu kamień zabrakło. Niewielkie odjęcie w stosunku do innych skoków na tej skoczni i zajmuje 23 miejsce na koniec sezonu tego tutaj w tej grze. A zatem podsumowanie sezonu to tak: Puchar Świata 26 miejsce, Puchar Kontynentalny 10 miejsce, no to nie poszło nam tak dobrze jak myślałem, że pójdzie. A to przez to, że miałem kilka razy kontuzję, to może bym nadrobił, tak to. Turniej 4 skoczni bardzo dobrze mi poszedł, 19 miejsce, no i Nor Air 29, czyli bardzo słabo. Nor Air, czyli rower u nas tutaj. A więc w sumie to tylko sprawdzimy sobie, a już nie możemy sprawdzić niestety, bo tutaj już są... Nowy sezon, mamy prawie 50 tysięcy. No i co, na razie to by było tyle z tego sezonu. No więcej tutaj nie jestem w stanie nic zrobić. Jeżeli będziecie chcieli kolejny sezon, to spróbuję go nagrać, aczkolwiek nagrywanie tej gry jest bardzo, bardzo ciężkie, no i jednak zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu. No a materiały z tej gry bardzo topornie się przesyłają na YouTube'a. Więc jeżeli byście chcieli jeszcze kilka konkursów z tej gry, kilka odcinków, no to piszcie w komentarzach, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco, zostawiajcie dzwoneczka. No i chyba tyle. Na dzisiaj dość widzenia, do zobaczenia, do następnego. Cześć!